Wiesz, jaki mamy dzisiaj dzień? Dzisiaj jest dzień, który dał nam pan. Nie, dzisiaj dzień ciekawostek o FNAF-a! Dzień ciekawostek o FNAF-ie? A już nie robiliśmy ciekawostek o FNAF-ie? Chyba nie. Chyba tak. Chyba nie. Chyba tak. Ja już byłem ubrany w to samo, to ty. AR Special Delivery. Zapraszam. I na czym w ogóle polega ten AR Special Delivery? AR Special Delivery ma po prostu telefon, załóżmy, zainstalowaliśmy sobie. A, bo to jest Augmented Reality, tak? Tak, Augmented Reality. Widzisz taki dzwonek, musisz go kliknąć, wtedy ci się pojawi jakaś postać. Musisz zaakceptować teraz, jak to w update'cie, że może przyjść do ciebie postać. Okay. I wtedy masz przychodzi do ciebie, do twojego domu, jakaś postać, na przykład Freddy, Bonnie. Super. Aha, i idealnie, jak jesteś sam w domu na i przykład. Trzeba walczyć z nimi. Jak czasami ci się pojawiają koło ciebie i tak twitchują, to nie można na nich się patrzeć. Może twerkują teraz? Nie. Dobra, dawaj pierwszą ciekawostkę. Większość, co gra w AR Special Delivery, ale wydaje mi się, że chyba wszyscy grają praktycznie w AR Special Delivery, jeśli chodzi o fanów FNAF-a, to chyba wiedzą o tym, że tak, 8-Bit Baby oraz Frostbear nie są skinami, tylko normalnymi tylko postaciami. Punkami. Normalnymi postaciami, a nie skinami. Okej, okay. Są normalnymi postaciami. Tak. No dobrze. Druga ciekawostka. W FNAF-ie AR mieliśmy i już poznaliśmy, chociaż wydaje mi się, że jeszcze niektórzy z nich dojdą do naszej gry, ukryte postacie w plikach. To są tak. Lefty, Funtime Freddy i najbardziej oczekiwany i już się pojawił 30 października, Plush Trap, na którego wszyscy czekali i jest chyba jedną z najlepszych mechanik ma. Ja tak samo czekałem bardzo długo na tego Plush Trapa. 30 października miałem zaznaczony w kalendarzu alarmy. Miałem 3 powłączane alarmy, żeby tylko zobaczyć tego Plush Trapa. To jest bardzo ważne dla fanów. No nie, no bardzo dobrze. Okej, dawaj. Ciekawostka numer 3. Kiedy grałem w AR, niedawno to się wyszło na jaw, że Jacko Bonnie ma swojego sekretnego voice'a w workshopie. Z czego co pamiętam, to on tam krzyczał w tym voice line'ie, ale miał tam 2 voice line'y. Jakiś chyba help i That's when I feel true joy. Ciekawostka numer 4. Liberty Chica, czyli z eventu 4 lipca, Dzień Niepodległości w tak. Stanach Zjednoczonych. Liberty Chica, która wygląda jak statua wolności. No właśnie chciałem zapytać, czy wygląda jak statua tak. wolności. Pewnie. Był jeszcze amerykański patriotyczny Freddy. A, okej. Okay. Liberty Chica jest kanoniczna. Jest chyba. Kanoniczna, słuchajcie. Chyba. To koniec ciekawostki. Okay. Ciekawostka numer 5. Event Arcade Mayhem. Oprócz System Error Toy Boniego, każda postać z Arcade Mayhem, VR Toy Freddy, Hardcore Toy Chica oraz 8-Bit Baby, kiedy wtargają do twojego domu, no. to zmieniają swoją formę, wygląd. Na co? Tak. Kupę. Zamieniają nie, kupę. Zmieniają swój wygląd, teksturkę. Raczej wygląd ogólnie. Okej, okay, tekstury, no. Hardcore Toy Chica na Game Over Toy Chica. Hardcore Toy Freddy to jest VR Toy Freddy. A chyba Dark 8-Bit Baby się to nazywało. 8-Bit Baby na Dark 8-Bit Baby. No dobra. Tak, chyba. Ciekawostka numer 6. W trailerze do AR dostaliśmy sekretne postacie, takie jak 8-bitowej wersji Spring Bonnie, Lefty. Hello. I Sprite Purple Gaia z FNAF 2, tego z tym takim mieczykiem. W AR postacie takie jak Radioactive Foxy, całym Arcade Mayhem event oraz Frostbear mają zero repair, czyli że są całe brudne, powinny być. Nie zmieniają w ogóle swojego wyglądu, wyglądają tak samo! Usmarowane są, tak? I porozwalane? Nie, tak samo wyglądają ciągle. W AR Shadow Bonnie, a.k.a. A.K.A. Przepraszam, że będę wykorzystywał telefon, ale muszę sprawdzić jego inaczej nazywaną przez fanów imię, nazwę.
RWQFSFASXC. Oh my god. Jest w AR-ze, niektórzy ludzie o tym nie wiedzą, ale jedynie można go zdobyć w kolekcji Remnantu. Niestety nie pojawia się w workshopach, nie można go porazić prądem, ani nie można go zdobyć nigdy ogólnie nie do postaci. Prądem. Trzeba na niego świecić latarką. Świećcie na ludzi latarką, nie raście ich prądem. W oczy. 9. Ciekawostka. Scorching Chica zmieniła swoje oczy z czerwonych, które według mnie były lepsze, na żółte. A Easter Bunny zmienił z zielonych oczu, które też mi się bardziej podobały, na niebieskie oczy. Easter Bunny? Tak. W ogóle ty lubisz zielone oczy po prostu. Easter Bunny to jest ten, nie, co... Nie, chodzi mi po prostu, że mi się podobało bardziej. Easter... Mama ma zielone oczy, dlatego... Tak, bo mama ma zielone oczy, na pewno. Easter Bunny to jest taki biały, easterowy Bunny. Czyli taki na Wielkanoc, tak? Tak, dostaliśmy na Wielkanoc i nie powinien istnieć, bo już mieliśmy czekoladowego Bunny'ego. No tak, zjedzony. Dobra, i ciekawostka numer 10. Na przykład chcemy coś sobie kupić w shopie, to widzimy zazwyczaj wizerunek Freddy'ego, Bunny'ego i Chiki. Jak klikniemy na nos Freddy'ego, to wyda ten swój taki bardzo popularny dźwięk. Piu. Honk ten taki. Honk, honk. Honk, honk. W halloweenowym evencie zamieniono go na Jacko Chica. Jacko Chica? I jak się kliknęło na jej nos, to wtedy też wydawał ten sam dźwięk. A to Jacko Chica to pewnie jak Jack-o'-lantern, czyli aha, ma taką z dyni głowę jakby, nie? Nie taką płonącą głowę, taką z Jack, nie więcej, byłeś blisko. Ona ma kolor pomarańczowy jak dynia właśnie, a, specjalnie. Okay. Ale od jej środka ona nie ma, ona jest tak naprawdę praktycznie pusta. Praktycznie, bo ma tam coś jeszcze, endoszkielet. Jakiś endoszkielet. A i się świeci na pomarańczowo właśnie, od środka. No i dobra, to chyba wszystkie ciekawostki, tak, co? Tak, to wszystkie ciekawostki z AR Special Delivery! Mam nadzieję, że to mam was zachęcił do... Halo? A! No i po kłopocie. Przynajmniej nie trzeba kasę na studia zostawiać. Jedziemy na wakacje. No. Dziękujemy bardzo, przejmujemy ten kanał. Dawaj suba, lajka i komentarz. Ty Monster!